Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiejszy film będzie dosyć wyjątkowy, ponieważ będę mówić o moich ulubionych książkach wszechczasów, a jeszcze nigdy tego nie robiłam. Prowadzę ten kanał od jakichś chyba już ponad 6 lat, wydaje mi się, od 2016 roku, ale od stycznia, więc już ponad 6 lat, 6,5 roku odkąd mam ten kanał, a wcześniej od 2012 roku prowadziłam bloga, ale nigdy nie zrobiłam takiej topki swoich ulubionych książek. Z tego prostego powodu, że zawsze z tyłu głowy mam kilka tytułów, które potencjalnie mogą być właśnie takimi moimi ulubieńcami i najpierw chciałam te książki przeczytać, żeby dopiero potem zrobić taką kompletną listę, no ale jak widzicie, to się przekłada w czasie po prostu już od 6 lat. Nie czytam tych książek, nie sięgam po nie, mimo tego, że one dalej są w zasięgu moich zainteresowań i dalej myślę, że mogą być moimi ulubieńcami, na przykład inne książki Steinbecka, książki Myśliwskiego, no ale postanowiłam w końcu przestać odkładać ten film w nieskończoność i kiedy tamte książki w końcu przeczytam i rzeczywiście zostaną ulubieńcami, to po prostu nagram nowy film z jakąś zaktualizowaną listą. A na ten moment i tak uzbierał mi się całkiem spory stosik ulubieńców. Są to książki, które w jakiś sposób zainspirowały mnie do czytania w ogóle, które gdzieś tam ukształtowały mój gust literacki, ukształtowały mnie jako człowieka. Także mam nadzieję, że ten film będzie dla Was ciekawy i też będziecie lepiej mogli mnie poznać, no bo tak jak mówię, mimo tego, że nagrywam tutaj już bardzo, bardzo długo, to takiego filmu jeszcze nie było, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba i zapraszam do oglądania. Zacznę może od takich najważniejszych książek mojego dzieciństwa, bo z nimi pójdzie nam bardzo szybko, ponieważ to są powszechnie znane książki, ja o nich już też na kanale mówiłam przy różnych okazjach, także tutaj nie będziemy się zatrzymywać na dłużej. Przede wszystkim mam tutaj Dzieci z Bullerbyn Astrid Lindgren, jedna z takich pierwszych książek, które świadomie przeczytałam sama. Była też Karolcia, która kiedyś bardzo mi się podobała, ale jej nie czytałam od właśnie tamtego razu, czyli od, nie wiem, kiedy miałam 6-7 lat, także nie wiem, czy ta książka dalej tak by mi się podobała. Natomiast Dzieci Bullerbyn to jest coś, co czytałam kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt razy, książka, którą absolutnie uwielbiam, teraz jako dorosła osoba też do niej wracam. Jest to bardzo duża część mojego dzieciństwa. Bardzo, bardzo ciepło wspominam przygodę szóstki dzieciaków właśnie z Bullerbyn. Ich zabawy, ich pomysły, ich kreatywność, to jak fantastycznie potrafiły sobie radzić w różnych sytuacjach. Także Dzieci z Bullerbyn to zdecydowanie jest jeden z moich takich totalnych ulubieńców. Książka, która jest ze mną niemalże całe życie tak naprawdę. Druga z takich turboważnych dla mnie książek ze względu na to, jakie wspomnienia się z nią wiążą, to cała seria w ogóle o Harrym Potterze. Głównie tutaj te pierwsze części, powiedzmy tak, do piątego tomu. Te szósty i siódmy już może nie aż tak bardzo, natomiast pierwsze pięć zdecydowanie to są książki, które ukształtowały moje dzieciństwo, które były bardzo, bardzo dużą częścią mojego życia i wiąże się z nimi po prostu bardzo dużo wspomnień. Ja wiem, że te książki, a w zasadzie ich autorka, to jest teraz bardzo trudny i kontrowersyjny temat, dlatego staram się gdzieś tam już czynnie nie zachwalać Harry'ego i nie promować go tak jak kiedyś, natomiast no, nie wymarzę tego, jakie wspomnienia dla mnie wiążą się z tą historią, jak duża część mojego życia została właśnie w tych książkach. I ostatnia z takich bardzo, bardzo znanych dziecięcych książek to oczywiście Ania z Zielonego Wzgórza, szczególnie właśnie ten pierwszy tom, bo kolejne tomy odkryłam dopiero jako dorosła osoba, zresztą do tej pory nie przeczytałam wszystkich, bo zatrzymałam się chyba na Wymarzonym domu Ani. No ale jednak Ania z Zielonego Wzgórza czytałam naprawdę też kilkanaście, zresztą wszystkie te trzy książki, które Wam pokazałam, czytałam przynajmniej kilkanaście razy, także to jest naprawdę ogromny sentyment, ogromna miłość, wiele, wiele wspomnień z dzieciństwa z tymi książkami się wiąże, no i właśnie z tego powodu one przede wszystkim trafiły do grona ulubieńców. Oczywiście być może gdybym poznawała je teraz, pierwszy raz jako dorosła osoba, no to takiego wrażenia by na mnie nie zrobiły i do tych ulubionych książek by nie trafiły, ale tutaj trzeba wziąć poprawkę właśnie na to, jakie wspomnienia się z nimi wiążą i jak bardzo ukształtowały mnie one czytelniczo, bo to są właśnie te książki, które gdzieś tam zapoczątkowały moją miłość do czytania. Mam jeszcze dwie książki takie młodzieżowe albo takie new adult, o których Wam za chwilkę powiem. To są już nowsze powieści w stosunku do tych poprzednich. Ja je czytałam około, nie wiem, 8-10 lat temu i do tej pory o nich pamiętam, do tej pory one mają specjalne miejsce w mojej głowie. I jedną z takich książek jest książka Colleen Hoover. Ja wielokrotnie na moim kanale mówiłam, że lubię książki tej autorki mimo wszystko. One dają mi wspaniałą rozrywkę. A taką książką, którą zapamiętałam zdecydowanie najbardziej i którą bardzo, bardzo chciałabym sobie odświeżyć, jest Maybe Someday. Ta książka zachwyciła mnie przede wszystkim tym, że do tej książki powstał soundtrack. To znaczy tutaj dwójka głównych bohaterów tworzy muzykę. Z tego co pamiętam, to dziewczyna Sydney pisze teksty, a Rich gra na gitarze i tworzy muzykę do tych piosenek. No i te piosenki zostały również stworzone właśnie przy współpracy Colleen Hoover z pewnym artystą, Griffinem Pattersonem, o ile dobrze pamiętam. Nie wiem, tutaj na okładce akurat nie mam tej informacji, ale chyba Griffin Patterson ten pan się nazywa. I te piosenki są do odsłuchania, czy to na YouTubie, czy na Spotify. Także to naprawdę jest bardzo, bardzo fajna i oryginalna część tej książki. No i tak jak mówię, ta historia ze mną została po wielu, wielu latach. Dalej jest to moja ulubiona Colleen Hoover. I kiedy ktoś pyta mnie o ulubioną książkę tej autorki, to jest właśnie ta. Natomiast ja zawsze zaznaczam, że nie wiem, jakbym odebrała tę książkę teraz, po tylu latach, albo gdybym teraz czytała ją po raz pierwszy,
Ja pierwszy raz czytałam ją, będąc nawet młodsza od głównych bohaterów i wtedy zrobiła na mnie kolosalne wrażenie, ale sama dla siebie też chciałabym zrobić reread, żeby zobaczyć, czy te emocje wrócą i czy ta moja miłość do tej historii zostanie utrzymana. Książka, którą również pamiętam, niesamowicie się zachwycałam i pamiętam, że gdzieś tam w recenzji na Lubimy Czytać, czy też na moim blogu pisałam, że 11 gwiazdek wtedy oceniałam według skali Lubimy Czytać i tam było maksymalnie 10, a ja mówiłam, że 11 to jest za mało. I to jest książka Markusa Zosaka, Złodziejka Książek. Ta książka urzekła mnie przede wszystkim swoją formą, bo ona jest pisana z perspektywy śmierci. Śmierć jest tutaj narratorem i to jest taka lekko poetycka książka. Ona napisana jest takim językiem, który wtedy, w tamtym czasie mojego życia, w tamtym okresie, kiedy miałam te, nie wiem, 19-18 lat, bardzo, bardzo do mnie przemówił. To jest historia małej dziewczynki, Liesel Memminger, która trafia pod opiekę pewnej niemieckiej rodziny, ponieważ jej mama była komunistką, no i w czasach wojny właśnie tam została aresztowana, a Liesel trafiła pod opiekę niemieckiej rodziny. Akcja tej książki rozgrywa się w Niemczech właśnie w czasie II wojny światowej. I to jest taka zupełnie inna perspektywa wojny, jaką my znamy, bo mamy tutaj, no, z jednej strony śmierć i to wszystko jest widziane oczami śmierci, ale mamy też perspektywę dziecka, właśnie Liesel i jej najlepszego przyjaciela. Nie pamiętam, jak ten chłopiec się nazywał na ten moment, ale jest to przepiękna historia o przyjaźni, o tym właśnie, jak niszczycielska jest wojna. O przyjaźni też właśnie tej małej dziewczynki, która została wychowana właśnie w duchu niemieckim w czasach II wojny światowej, to zaprzyjaźnia się z Żydem, którego ukrywa w piwnicy, uczy go czytać. No, wspaniała historia, naprawdę. To też jest książka, którą chciałabym przeczytać ponownie i zobaczyć znowu, tak samo jak w przypadku Maybe Someday, czy wywoła we mnie takie same emocje i uczucia, jak wtedy, kiedy czytałam ją po raz pierwszy, ale pamiętam, że bardzo, bardzo mi się podobała, no i ma swoje specjalne miejsce w moim takim czytelniczym sercu. To teraz może przejdźmy do klasyków, bo o klasykach na moim kanale mówię bardzo rzadko, a mam kilka takich, które wyjątkowo do mnie trafiły. I jednym z takich klasyków na pewno są Dziwne losy Jane Eyre. To jest jedna z moich w ogóle ukochanych książek. Gdybym miała z tych wszystkich tutaj wybrać tylko trzy, to myślę, że Jane Eyre na pewno w tej trójce by się znalazła. To jest książka, którą ja po raz pierwszy czytałam chyba na pierwszym roku studiów. Nawet nie dlatego, że ona była w kanonie lektur, bo niestety nie była, ale po prostu sama dla siebie. I zakochałam się w tej historii. Zakochałam się w tym, jak ta książka, mimo tego, że została napisana w XIX wieku, to ona jest bardzo taka progresywna jak na swoje czasy. Również główna bohaterka Jane Eyre jest bardzo taką wyemancypowaną kobietą. Ona naprawdę w taki bardzo widoczny sposób prześciga te czasy, w których żyje. Świetna rzecz, naprawdę świetna książka. Jeżeli mielibyście przeczytać w życiu tylko jakąś jedną powieść klasyczną, no to właśnie polecam przeczytać Jane Eyre, bo to jest naprawdę wyjątkowa historia, nawet nie tyle o miłości, co właśnie o takim progresywnym myśleniu, za które wtedy było się karanym tak naprawdę. No to też jest książka, jak wszystkie chyba to moje ulubione książki, którą chciałabym przeczytać ponownie i na pewno kiedyś to zrobię. Ja ją czytałam w innym wydaniu, to jest wydanie stosunkowo nowe, ale kupiłam sobie, ponieważ po pierwsze, no właśnie, jest to jedna z moich ulubionych książek, a po drugie, to wydanie jest po prostu przepiękne, więc dobrze je mieć na swojej półce. Mam tutaj również Portret Doriana Graya Oscara Wilde'a. Jeżeli chodzi o tę książkę, to też myślę, że wszyscy doskonale znacie zarys fabuły. Mamy tutaj młodego, pięknego mężczyznę, który w prezencie od swojego przyjaciela dostaje obraz, swój portret. On w ogóle nie zważa na innych, robi tylko to, co jemu się podoba, tak żeby jemu było dobrze. No, nie jest po prostu dobrym człowiekiem. I w momencie, kiedy on sobie właśnie tak żyje tylko dla siebie, to ten jego portret ulega zmianie i te wszystkie jego złe decyzje odzwierciedlone zostają właśnie w tym portrecie. To jest również naprawdę fantastyczna historia, a do tego napisana przepięknym językiem. Absolutnie ten język tutaj jest zachwycający. On nie jest aż tak bardzo starodawny. Ta książka ukazała się pod koniec XIX wieku, tak naprawdę już gdzieś tam u schyłku stulecia i wcale nie czuć, że to jest stara książka, bo ona napisana jest takim językiem, który równie dobrze mógłby zostać użyty współcześnie, więc czyta się ją naprawdę świetnie. Jest to również bardzo, bardzo znany klasyk, także myślę, że wielu Wam jest znany, ale jeżeli nie, no to ja również bardzo polecam. Tym bardziej, że nie jest to długa książka, bo w przypadku Jane Eyre jednak trzeba poświęcić jej trochę czasu, a Portret Doriana Graya to jest książka, którą można pochłonąć naprawdę szybko, a z całą pewnością warto to zrobić. No i mam tutaj Myszy i ludzi Johna Steinbecka, czyli w ogóle powód, dla którego ja tak strasznie zafiksowałam się na punkcie tego pisarza. Zbieram jego książki, natomiast jeszcze ich nie czytałam, bo jak wiecie, Igra na gniewu i Na wschód od Edenu to są naprawdę spore cegły. Myszy i ludzi dostałam kiedyś od mojej przyjaciółki w prezencie na urodziny. Tak naprawdę to była taka książeczka dosyć niepozorna i nie sądziłam, że ona będzie dla mnie tak ważną książką, a to jest przepiękna historia, której akcja rozgrywa się w czasach wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych, gdzieś tam w latach 30. i opowiada historię dwójki przyjaciół. Jeden z nich jest niepełnosprawny umysłowo, a drugi jest takim typowym osiłkiem, wiecie, takim silnym mężczyzną i oni właśnie podróżują przez Stany w poszukiwaniu lepszego życia. Ich takim marzeniem, takim bardzo idyllicznym właśnie marzeniem jest założenie farmy królików. To jest trochę taka przypowieść o poszukiwaniu ziemi obiecanej, ale jednocześnie przez całą tę historię mamy szansę poznać przekrój amerykańskiego społeczeństwa w tamtych czasach, bo tutaj naprawdę no, są chyba wszystkie grupy społeczne. Bohaterowie spotykają na swojej drodze wiele, wiele różnych osób.
A zakończenie tej książki to jest w ogóle chyba jedno z najsmutniejszych zakończeń historii literatury. Fantastyczne zakończenie, naprawdę nie wyobrażam sobie lepszego zakończenia, w ogóle chyba nie czytałam nigdy lepszego zakończenia w żadnej innej książce. Lepszego i jednocześnie bardziej przejmującego, ale też skłaniającego do przemyśleń, bo to zakończenie stawia jedno bardzo ważne pytanie. Ja tutaj nie będę mówić o tym, jakie to jest pytanie, bo mogłoby to Was naprowadzić na to, jak ta książka się kończy, ale to w ogóle jest taka książka, która poddaje się bardzo wielu interpretacjom i tak naprawdę myślę, że za każdym razem czytając ją ponownie można z niej wyciągnąć coś innego. Wiem, że nie wszyscy lubią to, jak pisze Steinbeck, ale dla mnie to jest książka wybitna i właśnie dla mnie to, że ta książka jest taka cienka, jest dowodem na wybitność tego pisarza, bo to, ile on tutaj ważnych kwestii zawarł na tak niewielkiej liczbie stron, to jest po prostu majstersztyk. Przejdźmy teraz do takiej literatury bardziej współczesnej. Mam tutaj książkę, o której mówiłam Wam w ostatnim podsumowaniu miesiąca, ponieważ właśnie czytałam ją powtórnie, a jest to ta druga, Therese Bowman. O tej książce już mówiłam na moim kanale wielokrotnie, bo ja ją czytałam po raz pierwszy chyba w 2020 roku, więc to jest nowa książka, mogliście już o niej na pewno usłyszeć, także nie będę się tutaj rozgadywać. To jest historia 26 czy 7 letniej dziewczyny, która pochodzi z biednej rodziny i próbuje za wszelką cenę wspiąć się gdzieś tam po takiej drabince społecznej. Próbuje trafić do wyższej klasy. Ona otacza się bardzo taką wysoką literaturą. Czyta Dostojewskiego, Manna, takie różne bardzo ważne książki, które uznane są za wybitne dzieła literatury światowej. I właśnie w ten sposób próbuje podwyższyć swoją wartość, ale również wdaje się w romans z bogatym, wpływowym mężczyzną. I to również ma być dla niej taka trampolina społeczna. I to również ma być dla niej taka forma społecznej trampoliny. Ja uważam, że Therese Bowman jest w ogóle świetną pisarką, świetną obserwatorką, podobnie zresztą jak Sally Rooney, której tutaj akurat nie mam, ale myślałam, czy przypadkiem nie pokazać Wam też Rozmów z przyjaciółmi, ale może jeszcze ta książka gdzieś tam musi mi w głowie odleżeć i jak za rok, dwa będę dalej o niej pamiętać i dobrze ją wspominać, to może właśnie na tą listę trafi. Na razie jest to ta druga. To są w ogóle autorki, które są po przeciwnych zupełnie biegunach światopoglądowo, wydaje mi się. Może nie po przeciwnych, ale no dosyć daleko od siebie. Natomiast poruszają podobne kwestie w swoich książkach. Dla mnie jest to świetna rzecz, również taka książka, którą można interpretować na wiele różnych sposobów i z której wiele można wyciągnąć. Rdza Jakuba Małeckiego to moja pierwsza książka tego autora i absolutna miłość. Właśnie dzięki tej książce zakochałam się w tym, jak ten autor pisze, tak subtelnie, delikatnie, tworzy przepiękne historie, nostalgiczne, takie lekko oniryczne. Ja wiem, że on nie lubi, kiedy mówi się o nim, że tworzy w nurcie realizmu magicznego i to do końca nie jest realizm magiczny, ale gdzieś tam balansuje na granicy i to jest piękne w jego powieściach, uważam. Tutaj mamy historię kilkuletniego Szymka, którego rodzice giną w wypadku samochodowym i on trafia pod opiekę swojej babki. No i tak naprawdę obserwujemy to, jak on radzi sobie z traumą utraty rodziców, ale też za pomocą retrospekcji obserwujemy młodość babki właśnie Szymka, która przypadła na czasy II wojny światowej. Bardzo, bardzo poruszająca książka, przepięknie napisana. Jeżeli nie jesteście nowi na moim kanale, to wy wiecie, że ja uwielbiam styl pisania Kuby Małeckiego. No i właśnie ta książka to jest taka kwintesencja tego jego stylu i jego wrażliwości na słowo. I ponieważ była to właśnie pierwsza książka tego autora, którą przeczytałam, która zapoczątkowała taką moją miłość, no to myślę, że sentyment do niej pozostaje na zawsze. Mimo, że uwielbiam wszystkie i tak naprawdę równie dobrze mogłam wskazać tutaj Horyzont, Saturnina, no ale to właśnie Rdza trafia do grona moich ulubieńców, właśnie ze względu na ten ogromny sentyment, ale też chyba historia po prostu najbardziej do mnie trafiła. Mam też tutaj książkę Alice Smith, czyli Jesień, książkę, którą też przeczytałam stosunkowo niedawno, bo jest to nowa książka na rynku polskim, wyszła chyba w 2021 roku, o ile się nie mylę, ale książka, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, przede wszystkim również pięknem języka, ale też tym, jak bardzo złożona jest to powieść, jak wiele można z niej wyciągnąć odniesień do sztuki, literatury, kultury, ale też do sytuacji takiej społeczno-politycznej, rozgrywającej się w Wielkiej Brytanii w czasach Brexitu przede wszystkim. Akurat jeżeli chodzi o Jesień, uważam, że Alice Smith jest niezwykle inteligentną pisarką i ja nie jestem na tyle inteligentnym czytelnikiem, żeby te wszystkie niuanse w jej książce wychwycić, ale doceniam to, że w ogóle mam taką szansę gdzieś tam próbować i wyczytywać między wierszami to, co chciała nam przekazać. Naprawdę świetna powieść, jak dla mnie arcydzieło literatury i no jest to taka książka, której myślę, że długo, długo nic nie przeskoczy, jeżeli właśnie chodzi o taką bystrość i warsztat literacki. Bardzo gorąco polecam, ale też uczulam, że nie jest to książka dla każdego, bo ona jest naprawdę bardzo skomplikowana. Można ją czytać jasne, na tym jednym poziomie po prostu fabuły i sytuacji w czasach Brexitu w Wielkiej Brytanii, ale można ją interpretować na masę różnych sposobów, starać się wyciągać te wszystkie ciekawostki, które Alice Smith ukryła. Myślę, że to drugie czytanie jest znacznie ciekawsze, ale też znacznie trudniejsze, więc nie będzie to książka dla każdego, ale naprawdę warto spróbować, bo jest to, jak dla mnie, literatura na najwyższym poziomie zdecydowanie. Chciałam tutaj jeszcze wspomnieć o dwóch książkach, których nie mam w formie papierowej, ale kiedy byłam młodszą czytelniczką, to znaczy gdzieś tak czasy gimnazjum, może początki liceum, to były dwie książki, które ja też uwielbiałam i one też stanowiły bardzo, bardzo dużą część wtedy mojego czytelniczego życia. I też czytałam je kilkukrotnie, ponieważ ja kiedyś miałam taką tendencję, kiedy jeszcze sama nie kupowałam książek, że bardzo często zamiast sięgać po nowe powieści, czy też po nową literaturę, to po prostu sięgałam do tego, co już znam i lubię. Do tej pory tak mam, ale z filmami, natomiast z książkami
książkami już trochę przestałam tak robić, bo jednak jest wiele, wiele książek, które chciałabym poznać na ten moment. Ale właśnie jedną z takich książek była Samotność w sieci Janusza Leona Wiśniewskiego. Ja wiem, że być może to nie jest jakaś świetna książka, szczególnie na współczesne czasy, bo to jest książka, która opowiada o takiej historii miłosnej z czasów początku internetu. To znaczy główni bohaterowie tam poznają się na czacie. Czaty już w ogóle chyba nie istnieją w takiej formie, w jakiej istniały wtedy. Czy tam na jakimś ircu, czy czymś tam, wiecie, oni na jakimś po prostu takim komunikatorze ze sobą rozmawiają. Nigdy się wcześniej nie widzieli. No i tutaj przede wszystkim też urzekło mnie to, jak oni o tej swojej miłości piszą, jak piszą o miłości do siebie. Teraz być może to by mi się wydawało takie dosyć, no wiecie, ckliwe i takie już trochę, no nie bardzo. Natomiast wtedy, kiedy byłam właśnie tą, nie wiem, 14-15-latką, to było dla mnie coś absolutnie zachwycającego i pięknego jednocześnie. A druga taka książka to była książka Jonathana Carola. To był w ogóle jeden z moich ulubionych pisarzy właśnie, kiedy byłam w gimnazjum. I była taka jego książka Oko dnia. To był zbiór takich różnych esejów, opowiadań, właściwie tak naprawdę o wszystkim i o niczym. I tam też, pamiętam, było mnóstwo takich cytatów, które ja sobie wypisywałam w takim specjalnym zeszycie. Właśnie gdybym gdzieś znalazła ten zeszyt, a być może gdzieś bym go znalazła u rodziców w mieszkaniu, to właśnie najwięcej byłoby tam cytatów z książek Jonathana Carola i z Samotności w sieci. Także to są takie dwie bonusowe książki, które kiedyś bardzo mi się podobały, o których teraz już za często nie myślę, natomiast one wtedy stanowiły dla mnie bardzo, bardzo ważną część mojego czytelniczego życia, a są teraz już mało znane, więc pomyślałam, że warto o nich również wspomnieć. Trochę się w tym filmie rozgadałam, mam nadzieję, że on nie wyszedł jakoś bardzo długi. To są właśnie te moje ulubione książki na ten moment, natomiast ta lista, wiecie, ona jest bardzo płynna, ponieważ czytam książki non-stop, także zawsze jest szansa, że coś nowego do tej listy wpadnie, może o czymś już zdążę zapomnieć i stwierdzę, że jednak to nie była aż tak dobra książka, także nie wykluczam, że za jakiś czas, za kolejne 6 lat nagram taki film ponownie i zobaczymy, czy ta lista bardzo się zmieniła, ale na ten moment to są właśnie takie książki. Koniecznie dajcie mi znać, jakie są Wasze ulubione książki, książki, które Was ukształtowały czytelniczo. Jestem bardzo ciekawa Waszych wyborów literackich z przeszłości. Ja jak zawsze dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!